Cześć, ja jestem Tomas, a dzisiaj opowiem wam o tym, że statek kreskówki powracają. Na wstępie jednak chciałbym poprosić was o zostawienie łapeczki w górę pod tym filmikiem, jakiegoś ciekawego komentarza oraz subika, jeśli jesteś nowy. A teraz bez przedłużania zaczynajmy. Statek kreskówki z Cartoon Network powracają. Wróci na przykład taki serial jak Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster. I będą za niego odpowiadać ci sami ludzie, którzy odpowiadali za oryginał. Jednak nie będzie to dosłownie kontynuacja, będzie to spin-off dla przedszkolaków. I serial ten będzie opowiadał o nowej grupie wyimaginowanych przyjaciół z przedszkola, którzy będą się uczyć od swojego starszego przyjaciela, Blue, którego znamy z oryginału. I Blue w tym serialu będzie tak samo nieogarnięty jak w oryginale. Niestety fabuła oraz humor tego serialu będzie typowy pod dzieci, a z dawnych postaci powróci tylko pani Foster oraz Blue. Dostaniemy także kilka projektów o tematyce pora na przygodę, jednak to też będą seriale dla młodszej widowni. Dostaniemy serial o nazwie Adventure Time Sidequest i będzie to serial o małym Finnie i Jake'u. Będzie on opowiadał o luźnych przygodach Fina i Jake'a, kiedy walczą z potworami. Nie będzie posiadał on fabuły, tylko będą to luźne, epizodyczne odcinki. Dostaniemy też kilka starych postaci, takich jak na przykład Lodowy Król. Dostaniemy też serię o nazwie Hey Bimo i będzie to kreskówka dla przedszkolaków. Kreskówka ta będzie opowiadała o małym robocie Bimo. Bimo oraz jego nowi przyjaciele i będą oni poznawać nowe doświadczenia, poznawając w ten sposób świat. Powróci także zwyczajny serial, jednak na jego temat nie wiadomo żadnych szczegółów. Teoretycznie ma to być zupełnie nowy serial i nie wiadomo, czy wróci ktoś z dawnych bohaterów. Zapowiedziany został też film o Adventure Time. Ma on opowiadać o największej przygodzie Fina i Jake'a, podczas której znajdują coś, co odmieni świat. Dostaniemy też kolejny sezon Niesamowitego Świata Gumballa, a jego emisja jest zaplanowana na lata 2025-2026. Potwierdzone jest również to, że film o Niesamowitym Świecie Gumballa powstaje. Jednak przez te wszystkie lata przeszedł on ogromną zmianę. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał i zostawicie tę łapeczkę w górę. Ja się z wami żegnam, więc boom, zjazd.